Baronski kanał Nigiems.pl, witajcie w 67. odcinku kącika Graj Tanio, gdzie będę wam pokazywał, co ostatnio nowego dodałem do kolekcji. Tym razem jednak przyjmę inną formułę, bo zazwyczaj wam prezentuję po prostu tytuły, które tutaj sobie odkupuję, czy też dokupuję do swoich zbiorów i od razu podaję wam cenę. Natomiast tym razem pokażę wam po kolei, co tutaj znajduje się w zestawie, pokażę wam też, ile to jest na dzisiaj warte, no i na koniec sobie podliczymy, czy przepłaciłem, czy nie. W zestawie dostałem konsolę PlayStation 2 w wersji FAT z dwoma zamiennikami kart pamięci. Nie są to oryginalne karty, jedna 16, jedna 64-megowa. Konsola jest przerobiona, generalnie w bardzo dobrym stanie, oprócz tej jednej małej skazy, którą przed chwilą widzieliście na ekranie. Myślę, że to nie jest nic specjalnego, zważywszy na wiek tego sprzętu. Ciężko jest znajdować te modele w tak dobrym stanie, moim zdaniem. Mi się udało trafić na naprawdę nieźle wyglądającą obudowę, jak na dzisiejsze czasy, więc myślę, że z tego mogę być zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o pada, no to w pierwszej wersji, jak go zacząłem oglądać, no dostrzegłem sporo zanieczyszczeń. Tutaj postanowiłem, że go sobie bardzo dokładnie wyczyszczę. Zresztą zawsze mam taką taktykę, że jeśli sobie odkupuję jakiś sprzęt używany, zwłaszcza jeśli to jest sprzęt praktycznie ponad 20-letni, no to warto jednak zajrzeć do środka, przeczyścić go sobie, żeby potem lepiej służył, a poza tym, żeby przyzwyczajenie nie przejmować zanieczyszczeń kogoś innego na siebie. Oczywiście zawsze staram się wacikiem czyścić sam sprzęt z zewnątrz, też używam wykałaczki, żeby tutaj szczeliny doczyścić, natomiast okazało się po takim pobieżnym doczyszczeniu, że jednak wymagało to rozkręcenia pada, dlatego że przyciski R2, właściwie ten jeden przycisk, trochę się blokował. Tutaj ewidentnie było jakieś tam zanieczyszczenie, które po prostu wręcz przyklejało nam przycisk, znaczy lepiło się. No i postanowiłem, że sobie kontroler rozkręcę, później oczywiście go z powrotem skręcałem. Natomiast tutaj też musicie wiedzieć, ja to robię nie po raz pierwszy, ale w padach od PlayStation 2, w DualShockach 2, często właśnie ciężko jest potem poprawnie złożyć te przyciski L2, R2. Może być tak wręcz, że one nie działają, po prostu trzeba poprawiać tam co nieco, natomiast udało się w końcu to zrobić, no i już pad po doczyszczeniu, no moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie, nie mówię, że jak nowy, natomiast no zwyczajnie bardzo fajnie to się prezentuje i na pewno bez przeszkód będzie można go używać przez kolejne lata. Natomiast teraz przejdziemy już do gier, które tutaj dostałem w zestawie. Jak widzicie, jest to 14 sztuk, ja niektóre z nich posiadam, więc po prostu pewnie pójdą w jakiś tam drugi obieg z czasem, natomiast część z nich dodałem po raz pierwszy teraz do swojej kolekcji, no więc postanowiłem, że pokażę wam tym razem właśnie nie tyle, ile za wszystko naraz zapłaciłem, co po prostu ile dana gra jest warta. No i zaczynamy od Kung Fu Panda, czyli oczywiście tytuł na podstawie licencji kinowej. Ci, którzy pamiętają te wczesne lata 2000, z pewnością pamiętają, że taka bajka, czy też film animowany właściwie pojawił się swego czasu w kinach. No i oczywiście dostaliśmy pewnego rodzaju liniowego platformera, chociaż właściwie tutaj bardziej myślę, że można mówić o takim beat'em upie dla młodszych graczy, gdzie właściwie poruszamy się po liniowych poziomach, tłuczemy przeciwników, którzy stają nam na drodze, no i oczywiście zbieramy jakieś tam znajdźki, natomiast gra sama w sobie myślę, że jest dosyć przeciętna, to znaczy ja osobiście nie miałem jej w swojej kolekcji, natomiast jak sobie sprawdziłem, na chwilę obecną chodzi na aukcjach internetowych za około 20 zł, od takiej ceny można nabywać swój egzemplarz. No ja myślę, że ją sobie zostawię, bo po prostu jej nie miałem w swoich zbiorach, natomiast nic specjalnego to nie jest. W swoim czasie, jeśli pamięć mnie nie myli, zbierała oceny w okolicach tak mniej więcej 6 na 10, więc już w momencie swojego debiutu nie była niczym nadzwyczajnym, no ale myślę, że nie jest na tyle zła, żeby się jej po prostu pozbywać. Kolejny tytuł to Need for Speed Undercover, no i tutaj muszę powiedzieć, że według mnie jest to jeden z tak naprawdę z najsłabszych NFS-ów w ostatnim dwudziestoleciu. Niespecjalnie ten tytuł się Electronic Arts swego czasu udał. On obecnie jest do dostania na aukcjach od 15 zł, więc widać, że gracze nie darzą go specjalnym sentymentem. Oczywiście też musimy brać pod uwagę to, że każdy Need for Speed sprzedawał się w dużej liczbie, no a pewnie niespecjalnie jest ten tytuł na tyle dobry, że wielu fanów nawet serii chce go utrzymywać w swoich zbiorach, więc co i rusz pojawiają się aukcje. Ja muszę powiedzieć, że Undercover nie miałem w swojej kolekcji i myślę, że trochę na siłę, ale go zostawię. Nie jest oczywiście tragiczny, no da się w niego grać, natomiast po czasie oczywiście trochę irytuje też niestabilny framerate. Widać ewidentnie, że na dzisiaj no nie jest to gra, która jakoś mega fajnie się zestarzała, natomiast z drugiej strony nie jest też tragiczna, no da się w nią pograć, no ale lepiej będzie prezentował się tytuł, który za chwilę zobaczycie, a mianowicie Need for Speed Carbon. Tutaj moim zdaniem akurat mamy odwrotność tego, co przed chwilą widzieliśmy, to znaczy Carbon według mnie był bardzo fajnym tytułem. Ja mam go u siebie, ale w wersji na Xboxa 360, która moim zdaniem jest po prostu lepsza, jeśli chodzi o te konsolowe wydania. Zwyczajnie wychodzi w wyższej rozdzielczości, ma bardziej stabilny framerate, natomiast tutaj
ten egzemplarz również sobie zostawię. Sprawdziłem, że obecnie on chodzi na aukcjach internetowych od około 30 zł. Można nabywać swoje kopie. Natomiast sama gra, no muszę powiedzieć, że mam miłe z nią wspomnienia. Tutaj bardzo fajnie prezentowały się moim zdaniem właśnie te wyścigi w kanionach 1 na 1, bo właściwie z tego ten tytuł słynął. Pojedynkowaliśmy się, no nie wiem, czy to można nazwać z bossami, no ale z pewnego rodzaju takimi większymi przeciwnikami właśnie w starciach 1 na 1. No i dodatkowo oczywiście całość była tutaj nam ukazana w trybie nocnym, co miało pewnie nawiązywać do pamiętnych Need for Speed Underground pierwszej i drugiej części. Moim zdaniem Carbon udał się bardzo dobrze i ja go po latach wspominam z dużą sympatią, no i na pewno warto go mieć. Natomiast jeśli miałbym postawić tylko na jedną jedyną wersję konsolową, pewnie postawiłbym bardziej na wersję na Xboxa 360. No a kolejna pozycja to Ratchet & Clank Going Commando, tym razem w wersji NTSC. Jest to oczywiście druga część serii, moim zdaniem tak naprawdę najlepsza część z całej trylogii, chociaż tutaj w szranki mogłaby stawać według mnie jeszcze również część pierwsza. Może trochę z sentymentu, bo jedynka jednak była czymś zupełnie nowym, świeżym na swój czas, natomiast dwójka była rozwinięciem tej idei. Natomiast jeśli chodzi o samo takie dopracowanie rozgrywki, o balans gameplayu i tak dalej, to moim zdaniem to była najlepsza odsłona. Według mnie w swoim czasie zasługiwała na bardzo wysokie noty. Jeśli dobrze pamiętam, to sam ją oceniłem na 9,3 na 10 w momencie, kiedy debiutowała. Natomiast na dzisiaj, jeśli chcielibyście mieć najlepszą możliwość ogrania tej części, to szczerze mówiąc do głowy przychodzi mi Ratchet & Clank Trilogy, czyli zremasterowana kolekcja trzech części, która została wydana swego czasu na PS3. No ja ją posiadam, natomiast posiadam ją w wersji cyfrowej. Trochę żałuję, że nie udało mi się w swoim czasie odkupić wersji pudełkowej. Natomiast na dzisiaj ta zremasterowana właśnie trylogia chodzi po bardzo wysokich cenach. Już trzeba za nią płacić ponad 200 zł, więc myślę, że chyba się nie skuszę, jeśli już posiadam te gry po prostu w cyfrze. Natomiast jeśli chodzi o Ratchet & Clank Going Commando, tę wersję, którą tutaj w chwili obecnej oglądacie, to jest to odsłona NTSC USA, czyli po prostu chodzi w nieco płynniejszej animacji niż wersja PAL, no i myślę, że sobie ją zostawię. Natomiast na dzisiaj, jeśli chcielibyście kupić właśnie sobie tę dwójkę, no to trzeba za to wykładać coś w okolicach 60 zł. Od takiej ceny się to zaczyna. No a kolejna gra, którą już oglądacie, to Kingdom Hearts 2. Tym razem właśnie w wersji na PlayStation 2, bo niedawno pokazywałem wam też w kąciku kolekcjonera, że odkupiłem sobie na PS4 remastery pierwszej i drugiej części. Właściwie to jest taka kolekcja składająca się w sumie z 6 pozycji. No tutaj mamy oryginał na PS2. No, jeśli chodzi o mnie, to już oryginały na PS2 zarówno jedynki, jak i dwójki posiadam, więc pewnie gra po prostu pójdzie pod młotek w swoim czasie. Natomiast na dzisiaj właśnie jest warta gdzieś tam w okolicach 40 zł, to znaczy za tyle można wersję na PS2 znajdować na aukcjach internetowych. Od takiego pułapu ceny się zaczynają. Oczywiście sama gra myślę, że się broni, chociaż ja osobiście bym wolał, żeby to była bardziej standardowa platformówka. Natomiast mamy tutaj platformera połączonego z RPG-owymi elementami, co objawia się zwłaszcza w systemie walki. No trzeba coś takiego po prostu lubić. Na kolejny tytuł to WRC 2 Extreme. Swego czasu Sony dzierżyło licencję WRC, no i wypluwało nowe gry właściwie co roku. Były to swego czasu bardzo dobre tytuły. No zresztą kiedyś tam dostarczałem wam recenzję w strefie retro pierwszej części tej serii oficjalnej od Sony. No i wspominam ją myślę, że z dużą też sympatią. Natomiast WRC 2 recenzowałem swego czasu w formie pisanej na stronie onlygames.pl i co prawda wystawiłem jej wysoką notę, natomiast bardzo irytowały mnie kolizje z różnego rodzaju murkami, czy też bandami, czy też barierkami, które potrafiły bardzo mocno stawiać samochód. No wymagało to trochę przyzwyczajenia, natomiast myślę, że gra się broni ze względu na swoją taką dość arcade'ową naturę, bo jednak nie był to absolutnie symulator. No a kolejny tytuł, który już oglądacie, to Gran Turismo 3, no i sławne intro, które no też muszę wam powiedzieć, że teraz, gdy sobie odpalałem to po latach, ponownie wskoczyła mi gęsia skórka. No jakby nie było, w swoim czasie to był tytuł powodujący absolutny opad szczęki. To był tytuł, który sprzedawał PlayStation 2, przynajmniej ja, no i w moim otoczeniu generalnie gracze, no byli nim zachwyceni. Oczywiście jeśli chodzi o sam gameplay, niewiele się tak naprawdę zmieniło w porównaniu choćby z Gran Turismo 2, natomiast ta oprawa swego czasu naprawdę rozwiązywała sznurówki w butach. No muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o samo właśnie starzenie się tej serii, no to za chwilę zresztą zobaczycie, jak ten tytuł prezentuje
prezentuje się na gameplayu. No i co prawda oczywiście może i razi trochę niska na dzisiaj rozdzielczość, natomiast jak zobaczycie to za chwilę, no to sami przyznajcie, że na dzisiaj nawet prezentuje się to bardzo ładnie, natomiast w momencie swojej premiery po prostu zrywało kask razem z głową, no i był to absolutny system seller, jeśli chodzi o PlayStation 2. Jeśli ktoś jeszcze czekał, żeby nabywać tę platformę, no to po prostu po takim tytule zwyczajnie czekać już dalej nie musiał. No i właśnie to intro, które wcześniej oglądaliście z podkładem grupy Feeder, również powodowało opad szczęki. No było to, moim zdaniem właściwie do dzisiaj, jest jedno z najlepszych wprowadzeń w grach ever. No tak świetnie zmontowany filmik, zdecydowanie właśnie pod muzykę, która świetnie się komponowała z tym, co widzieliśmy na ekranie, no i po prostu te potwory na kółkach, które tam widzieliśmy, cudownie odwzorowane przez zespół Polyphony Digital. No muszę wam powiedzieć, że nawet po latach ten tytuł się ogrywa całkiem fajnie, no a ciekawostka jest taka, że on jest do dostania tak naprawdę cały czas za grosze, bo za 20 zł można go znaleźć na aukcjach. No i myślę, że jeśli go jeszcze nie macie, warto go dodać do kolekcji, bo mimo tego, że oczywiście kolejne gry z tej serii były pewnie coraz lepsze, no to jednak jeśli chodzi o strukturę rozgrywki, to mi się właśnie te starsze odsłony bardziej podobają niż te najnowsze odsłony Gran Turismo. No a teraz oglądacie już na swoich ekranach kolejną część, czyli Gran Turismo 4. Ona również jest do dostania za około 20 zł, jeśli chodzi o aukcje internetowe. No i są to naprawdę, naprawdę niskie pułapy. Za takie hity po latach, no to moim zdaniem to jest jak za darmo. Jeśli nie posiadacie ich w swoich zbiorach, to warto je dodać. Myślę, że nawet po latach z przyjemnością będziecie je ogrywać. Oczywiście zważając na to, że jednak trochę, jeśli chodzi o, zwłaszcza o sztuczną inteligencję przeciwników, no te tytuły się zestarzały, bo jeżdżą oni oczywiście jak po sznurku. Natomiast ci, którzy śledzą tę serię, no to pewnie się uśmiechną pod nosem, bo nawet w najnowszych odsłonach przecież niewiele pod tym względem się poprawiło. Natomiast te tytuły mają swój specyficzny klimat. No i ja muszę powiedzieć, że mimo, że w pewnych właśnie momentach wydają się trochę archaiczne, no to jednak ogrywa się je z dużą przyjemnością, zwłaszcza właśnie będą ci z przyjemnością je ogrywać, którzy pamiętają po prostu czasy PlayStation 2. Ja zarówno trójkę, jak i czwórkę posiadam już, więc te kopie pójdą pewnie albo znowu na sprzedaż, albo je zwyczajnie rozdam i tyle. No a kolejny tytuł to Sonic Riders i to jest również jeden z takich niszowych tytułów, których do tej pory nie miałem, a myślę, że z przyjemnością je sobie dołożę do zbiorów. Gra w chwili obecnej chodzi za około 50 zł, to znaczy od takiej ceny można ją nabywać i drożej. Jeśli chodzi o sam tytuł, no to mamy oczywiście do czynienia z bardzo arcade'owymi wyścigami w stylu dawnej Segi. Nie jest to może jakiś nie wiadomo jaki mega hit, natomiast całkiem przyzwoita gra, którą można sobie przyjemnie kilka chwil pograć, no i zwłaszcza dla tych, którzy właśnie lubią arcade'owe ścigałki z różnego rodzaju trikami po drodze wykonywanymi, myślę, że jest to tytuł godny uwagi jak najbardziej. No a kolejny tytuł, a właściwie można powiedzieć program bardziej, to MTV Music Generator 2. Jeśli pamiętacie jeszcze erę pierwszej PlayStation, to ukazywała się tam taka aplikacja, a właściwie program pewnie, pod tytułem Music, no i później była kontynuacja Music 2000, no i był to program, który umożliwiał nam tworzenie muzyki na konsoli. Oczywiście było to takie, bym powiedział, dość siermiężne i trudne tak naprawdę, natomiast umożliwiało nam tworzenie muzyki w kilku różnych gatunkach. Natomiast jeśli chodzi o PlayStation 2, no to postarano się o licencję MTV, no i tutaj nawet właśnie w tym wprowadzeniu wystąpił DJ, który swego czasu występował również w stacji MTV, który pokazywał nam, jakie cuda można tworzyć za pomocą MTV Music Generator 2. Naprawdę w kilku różnych gatunkach można stworzyć sobie całkiem niezłe kawałki. No jak sami widzicie, interfejs jest dość siermiężny i mi jakoś trudno wyobrazić sobie to, żeby ktoś siedział nad tym godzinami, czy też właściwie dniami albo tygodniami, żeby stworzyć coś sensownego, podczas gdy pewnie na komputerze można to zrobić łatwiej i szybciej. Natomiast jeśli ktoś by coś takiego lubił, no to można na to zwrócić uwagę. Program chodzi w chwili obecnej na aukcjach od 20 zł i wyżej. Natomiast kolejna gra, którą już oglądacie, to Crazy Frog Racer. No i tutaj od razu jedno zastrzeżenie. To jest jedna z najgorszych gier moim zdaniem w epoce PlayStation 2. To znaczy, jeśli wtedy szukalibyście krapa, no to macie tutaj pod ręką właśnie tego typu tytuł. W ogóle jestem w szoku, że coś takiego mogło osiągać jakąkolwiek popularność swego czasu. Natomiast oczywiście wśród najmłodszych Crazy Frog, no to była to postać, która osiągnęła swego czasu sporą popularność. Natomiast gra oczywiście jest krapiskiem, to znaczy mega słabe wyścigi, które mają duży problem z kolizjami, nic ciekawego się tutaj nie dzieje, totalna nuda, beznadziejnie nudne trasy, wszystkie właściwie wyglądają tak samo. No moim zdaniem jeden z najgorszych tytułów
w epoki PS2, chodzi na aukcjach za około 15 zł, no i myślę, że nawet za darmo bym go nie wziął, to jest jedna z takich pozycji, jak to się mówiło, że nie dotykaj kijem nawet z odległości 2 metrów. No a kolejny tytuł to Def Jam Vendetta, no i muszę powiedzieć, że to jest akurat fajna pozycja, która tutaj jest dużą wartością dodaną tego całego zestawu, bo chodzi na aukcjach internetowych od około 60 zł, no i było to pewnego rodzaju mordobicie, trochę w stylu wrestlingu, na licencji oczywiście, tutaj z kilkoma znanymi postaciami, również z bardzo fajną licencjonowaną muzyką, no i był to tytuł od twórców, od studia EA Big, czyli świetne swego czasu studio, które dostarczało nam bardzo dobre arcade'owe, głównie wyścigi tak naprawdę, chociaż mieli też na przykład NBA Street, taką serię, która również bardzo fajnie została przyjęta, no gra bardzo dobra, chociaż oczywiście trzeba byłoby trochę nad nią posiedzieć, żeby wszystkich ruchów się nauczyć, natomiast na dzisiaj nawet wygląda bardzo dobrze, chodzi w 60 klatkach i myślę, że warto się nią zainteresować. Jeśli lubicie zwłaszcza właśnie gry w stylu wrestlingowym, no to zdecydowanie warto mieć ten tytuł w swojej kolekcji. Jest co prawda to typowa arcade'ówka, arcade'owe mordobicie, ale moim zdaniem właśnie takie tytuły dobrze znoszą próbę czasu. No a kolejną grą, którą już oglądacie, jest Medal of Honor Frontline. Niedawno dostarczałem wam nawet recenzję tego tytułu w strefie retro, gdzie wspominałem, że tak naprawdę lepszą wersją, zdecydowanie moim zdaniem lepszą, jest edycja na Xboxa, więc jeśli mielibyście decydować się tylko na jedną wersję, bardziej tamtą polecam. Natomiast jeśli chodzi o PS2, tutaj trochę minusem jest niestabilny framerate. Zdecydowanie animacja częściej rwie właśnie niż na konsoli Microsoftu, natomiast sama gra moim zdaniem jest bardzo fajna, to znaczy oczywiście jest tutaj sporo archaizmów, trzeba na niektóre rzeczy przymknąć oko, ale myślę, że klimatu temu tytułowi absolutnie odmówić nie sposób. No jeśli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej, zapraszam do mojej recenzji w cyklu Strefa Retro, natomiast ten tytuł chodzi na aukcjach od około 15 zł, ja już go mam w swojej kolekcji, więc znowu pójdzie pewnie pod młotek. No i na koniec zostawiłem The Getaway Black Monday, czyli to jest, nie wiem czy to można nazwać dodatkiem, ale samodzielny pewnie taki dodatek do pierwszej części The Getaway. Tytuł moim zdaniem niedoceniony, bo swego czasu oczywiście wszyscy szli w kierunku Grand Theft Auto, natomiast mimo, że The Getaway odznaczał się mega siermiężnym sterowaniem, które no, tym bardziej właśnie słabo znosi teraz próbę czasu, trzeba naprawdę sporo się pouczyć i zagryźć zęby, żeby tutaj nieźle się pobawić na dłuższą metę. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no myślę, że prezentuje się to całkiem nieźle. Mi zwłaszcza w pierwszej części bardzo podobała się fabuła. Tutaj moim zdaniem odstawiała GTA na kilka długości, jeśli chodzi o ten element przynajmniej. Tutaj mogło też się podobać to, że na ekranie nie widzieliśmy żadnych właściwie wskaźników, żadnej energii, pasków i tak dalej. Zwróćcie też uwagę, że na przykład nawet mapy nie było. No jeśli mieliśmy gdzieś skręcać, to kierunkowskazy na samochodzie nam wskazywały, że należy skręcić w jakąś stronę. Nawet celowniczków nie było podczas strzelania, co oczywiście też jest pewnego rodzaju dużą ciekawostką, natomiast trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Grę już miałem w swojej kolekcji, więc ten tytuł również rozdam albo pójdzie na sprzedaż, natomiast myślę, że warto go mieć w swojej kolekcji, tylko że tak jak wam wspomniałem, trzeba zdecydowanie przemęczyć się z bardzo mocno topornym na dzisiaj sterowaniem. Natomiast jeśli to wytrzymacie, no myślę, że warto sobie pośmigać po tym Londynie, który został tutaj bardzo fajnie odwzorowany, no i oczywiście gra nie zdołała dostarczyć takiej jakości, jak to swego czasu twórcy zapowiadali na pierwszych screenach, jak to się mówiło, bullshotach, czyli takich ściemnionych screenach w dużo wyższej rozdzielczości niż faktycznie gra później chodziła i w wyższych detalach. Natomiast mimo wszystko mi się seria The Getaway podobała. Myślę, że kiedyś do niej jeszcze wrócę w strefie retro, zwłaszcza do pierwszej części, która po prostu według mnie była lepsza niż ten dodatek. No i w ten oto sposób dojechaliśmy do końca tego materiału. Podliczyłem sobie tak wszystko, to znaczy ile te gry, które tutaj nabyłem razem w zestawie z konsolą, są na dzisiaj warte. No i wyszło mi, że około 395 zł, więc około 400. Zwróćcie też uwagę, że dostałem konsolę z DualShockiem 2 oryginalnym, z dwiema kartami pamięci. No i sama konsola myślę, że w bardzo dobrym stanie. Na dzisiaj chodzi za minimum 150 zł, a może nawet więcej. No ale przyjmijmy, że to niech to będzie te 150 zł, sama konsola z padem i z kartami pamięci, więc całość moim zdaniem jest warta około 550 zł, natomiast mi się udało kupić ten zestaw za 265, więc myślę, że sami przyznacie, że była to całkiem niezła okazja. Niektóre z tych gier sobie pozostawiam, na pewno Def Jam Vendetta, na pewno Sonic Riders, na pewno Ratchet & Clank Going Commando, no generalnie znajdzie się kilka tytułów, których nie miałem, a które mogę sobie zostawić w kolekcji, natomiast całą resztę pewnie wystawię kiedyś tam w jakimś zestawie i nieco pieniędzy nawet jeszcze odzyskam. Kupiłem już tak naprawdę
będę czwarty model PlayStation 2 do swojej kolekcji. Mam już dwie fatki i dwie slimki. Trochę z myślą o przyszłości, no bo musicie wiedzieć, że przecież każdy laser no, ma ograniczony swój żywot. No i ja się domyślam, że z czasem konsole te będą padały, więc myślę, że warto się w jakiś tam sposób zabezpieczyć. Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, czy według was to były dobre zakupy, czy tytuły, które tutaj wam pokazywałem, znajdują się w waszej pamięci, wspominacie je jakoś i chcielibyście podzielić się swoimi wrażeniami. Dajcie znać, co myślicie, natomiast to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych kącikach kolekcjonera. Trzymajcie się.